Środa, czas na wspomnienia. Do świąt już tylko kilka dni. W wielu domach już są dekoracje świąteczne. Wiele z nich ma znaczenie symboliczne, ale nie każdy o tym wie. Dziś w archiwizjach z 1999 roku materiał o symbolice świątecznej. Materiał zrealizowany w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Zaczynamy. Nazywam się Aneta Skibińska, jestem pracownikiem Muzeum Etnograficznego w Poznaniu. Muzeum nasze jest oddziałem Muzeum Narodowego i co roku staramy się zrobić jakąś wystawę poświęconą obrzędowości Bożego Narodzenia, ponieważ Boże Narodzenie jest tak ciepłym świętem, że wszystkie wystawy związane tematycznie z tym świętem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku postanowiliśmy zaprezentować publiczności poznańskiej zwłaszcza wystawę poświęconą obrzędowości związaną z kolędowaniem. Ponieważ na terenie Wielkopolski ten zwyczaj właściwie zamarł, powiedzmy po II wojnie światowej zniknął z Wielkopolski, a jest ciągle żywy w południowych rejonach Polski, na przykład na Żywiecczyźnie, dlatego stamtąd sprowadziliśmy wystawę większość obiektów. Większość dlatego, że kilka tylko obiektów, te postacie tutaj za mną są sprowadzone z muzeum w Katowicach, ale dotyczą jak najbardziej też obrzędowości żywieckiej. Prezentujemy różne grupy obrzędowe, a to dlatego, że w okresie Bożego Narodzenia był taki zwyczaj, że po domach, od domu do domu chodziły grupy chłopców najczęściej, czasami mężczyzn, dawniej mężczyzn tylko takich, którzy byli kawalerami na wydaniu przed za mąż pójście, przed orzenkiem. Był zwyczaj chodzenia z kolędą, to znaczy składania życzeń i śpiewania kolęd. Zwyczaje te wywodzą się z czasów bardzo odległych, znaczy z czasów jeszcze powiedziałabym śmiało przedchrześcijańskich, kiedy nasi przodkowie mieli zwyczaj zwany godami. Było to święto związane z ich wiarą, to znaczy z wiarą, że w tym okresie zimowym pojawiają się dusze naszych zmarłych, jak również święto związane z przesileniem słonecznym. Wiadomo, nie od dzisiaj, że 24 mamy najdłuższą noc, najkrótszy dzień. Od tego momentu zaczyna dnia przybywać. I był to dzień kiedyś obchodzony jako pierwszy dzień nowego roku. Nowy rok był to cały nowy rok, to był cały okres przejścia. Nie był to jeden dzień. Od 25 grudnia jeszcze nie było nowego roku. To było 12 dni przejścia. Nowy rok tak naprawdę dopiero zaczynał się 6 stycznia. I cały ten czas przejścia, kiedy jeszcze funkcjonuje stare, a już zaczyna funkcjonować nowe, był bardzo specyficzny, magiczny. I ludzie wierzyli, że na nowy rok należy składać sobie życzenia, że należy się zachowywać w jakiś sposób przyjazny dla siebie, że należy okazywać przyrodzie niejako, jak winna się zachować, żeby była przychylna dla nas. Wszystkie zachowania były jakieś magiczne. Ludzie wierzyli, że należy swoimi zachowaniami niejako skłonić przyrodę do przychylności. Większość ludzi kiedyś zajmowała się oczywiście rolnictwem, więc wszystkie zabiegi miały na celu skłonienie losu, przyrody do przychylności, do tego, żeby mi się potocznie mówiąc kiedyś darzyło, żeby było jak najwięcej urodzaju. I kolędnicy składali życzenia. Dzisiaj są to grupy, które składają życzenia także z okazji oczywiście Bożego Narodzenia, śpiewają kolędy związane z narodzinami Pana Jezusa. Ale często są to pastorałki, czyli piosenki, pieśni ludowego pochodzenia. I są to często kolędnicy, którzy noszą na przykład gwiazdę, na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej. W tej gwieździe są szopki, gdzie są scenki, tu mamy takie właśnie przykładowe gwiazdy betlejemskie, gdzie są scenki związane z narodzinami Pana Jezusa, ale
razem z kolędnikami z gwiazdą chodzą postacie, takie jak tutaj mamy, to są na przykład kozy. I kozy prowadzi bardzo często dziad albo żyd. I to jest taki bardzo odległy właśnie już ten element związany z tymi czasami pogańskimi. Koza w symbolice naszej Polski ludowej była symbolem płodności i symbolem obfitości. Dwa symbole w jednym. To futro, które koza ma na sobie, jest symbolem właśnie obfitości, to znaczy ile tych włosków jest na kozie, tyle byśmy chcieli mieć wszystkiego w przyszłym roku. A przy okazji wiadomo, że koza jest zwierzęciem, które bardzo szybko się rozmnaża, więc no, tak naturalne skojarzenie jest z symbolem płodności. Czyli kolędnicy składają życzenia, za kolędę oczywiście dostają zawsze poczęstunek. Kolędników witano bardzo chętnie i właściwie było złą wróżbą, jeżeli kolędnicy pominęli jakiś dom. Kolędników się witało chętnie i płaciło się im niejako za kolędowanie, za wizytę w domu. Oczywiście ta zapłata często była w postaci naturalnej, to znaczy dostawali na przykład placek czy jakieś inne smakołyki, czasami poczęstunek, wódkę na przykład po prostu, którą wypijano nigdy w trakcie kolędowania, dopiero na koniec, na zakończenie, na jakiejś zabawie. I składali życzenia, a przy okazji były różne dziwne zachowania, które też świadczą o takim pogańskim pochodzeniu obrzędu, to znaczy kozy bardzo często zaczepiało do wątników, bodły rogami, zapraszali do tańca, bardzo często takie kolędowanie kończyło się zabawą, tańcem i bardzo często rytualnie jak gdyby umierały. Kozy się przewracają po prostu na śnieg. Pozostali uczestnicy tego obrzędu, na przykład dziad czy żyd, osoba, która prowadzi tą kozę, później ją w jakiś sposób stara się ożywić. Koza rzeczywiście ożywa w tym obrzędzie naturalnie, podnosi się i jakby ze zdwojoną siłą jeszcze zaczyna tańczyć, szaleć, biegać, zaczepiać wszystkich domowników. To takie jak gdyby naturalne skojarzenie z przyrodą, która umiera, ale której należy przypomnieć, że się ma obudzić wiosną do życia, żeby jednak było wszystko jak najlepiej na przykład w rolnictwie czy w gospodarstwie. Z tamtych też czasów pozostały zwyczaj chodzenia różnych innych postaci. Na terenie Żywca mamy takie dwie bardzo specyficzne grupy. Jedna grupa obrzędowa zwana jest szlachcice, to te postacie tutaj za mną. Jest to mniejsza liczebnie grupa niż dziady. Mamy w niej i Żyda, Żydówkę. Najważniejsza postać tutaj w tej grupie to szlachcic. To jest ta postać w mundurze. Żołnierz, którym kiedyś, no przynajmniej jeszcze do czasu II wojny światowej, oficer mógł być nim tylko i wyłącznie szlachcic. Stąd ta nazwa szlachcic, mimo że postać żołnierza. Dzisiejsze przebranie, dzisiejszy kostium takiego szlachcica też nawiązuje właśnie do oficera, do munduru oficera. W różny sposób, oczywiście nie jest to prawdziwy mundur. Są tam dziwne różne elementy związane z zabawą i z obrzędem. Bardzo ważną postacią też jest postać masaża. Ta postać za Żydem. Masaż to jednocześnie postać z drugiej strony może masaż, w postaci jest jednocześnie i kupca, i handlarza, osoby takiej bardzo zaradnej i osoby jednocześnie z zewnątrz, jakby spoza środowiska tego wiejskiego, którą się najmuje, która przychodzi od czasu do czasu po to, żeby na przykład zrobić jakieś wyroby na święta. I mamy postać jeszcze górala. Dawniej w takiej grupie pojawiały się też postaci na przykład anioła. Postacie te przychodzą w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia do domu, składają życzenia. Wywodzi się czasami ten obrzęd, wiąże się go z zwyczajem umawiania służby, ponieważ kiedyś na służbę umawiano się zawsze na okres roku, od świąt do świąt. Drugi dzień świąt chodziło się właśnie umawiać na służbę. Niektórzy twierdzą, że to jest taka pamiątka tamtego zwyczaju. Postacie wchodzą do domu, wygłaszają różne oracje, bardzo dziwne.
Przeważnie są to oracje związane z postacią daną, konkretną. Żyd mówi o sobie, Żydówka mówi o sobie, masaż mówi o sobie. Z tym, że są to oracje bardzo często bardzo przewrotne, dziwne, dla niektórych wręcz odbierane jako nonsensowne. A to wszystko po to, żeby między innymi przewrócić jakby naturalny porządek rzeczy do góry nogami, po to, żeby ten świat mógł zaistnieć z początkiem nowego roku od początku. Stół wigilijny w Żywieckim, właściwie stół już po wigilii, kiedy zostały resztki tylko na stole wigilijnym, pojawiają się też, że sama wigilia też jest pewną pamiątką po czasach pogańskich. Oczywiście dzisiaj Wigilia to moment, kiedy oczekujemy na narodziny Pana Jezusa. Dzielimy się opłatkiem. W oczekiwaniu na Pana Jezusa składamy sobie życzenia. Opłatek to taka może połączenie zwyczajów i chrześcijańskich, i pogańskich. Opłatek to nic innego jak chleb po prostu. Kiedyś dzielono się chlebem, wierząc, że jeżeli w ten magiczny dzień podzielę się chlebem, to będzie mnie stać na to, żeby przez cały nadchodzący rok dzielić się chlebem z innymi. Zauważmy, że opłatkiem się przełamujemy. Nigdy on nie ma form jakichś małych ciasteczek, którymi można by się poczęstować. Tylko jest to duża forma, powiedzmy, kromki chleba, oczywiście ozdobiona różnymi wzorami, wypiekana w specjalny sposób, ale jest to chleb, który przełamujemy. Niektórzy na ten dzień specjalny odkładali wręcz po prostu nóż, który kojarzył się ewentualnie z czymś złym, z narzędziem, które może służyć także do zbrodni, więc niejako magicznie nie krojono chleba, żeby nie zabijać tego, co dla nas najważniejsze w życiu. I chlebem się dzielano poprzez rozłamywanie. Tak też dzisiaj się tym opłatkiem dzielimy. I jeszcze jedna bardzo ważna w symbolice wigilijnej sprawa to gałązka zielona, drzewko zielone, symbol wiecznego życia. Do domu przynosiła się zieloną gałązkę, żeby jej moc przekazać domostwu. Zawsze się pojawiała w domach gałązka. Kiedyś także w oborze, czy w obejściu zatykano, nawet w obornik zatykano zieloną gałązkę po to, żeby przekazać moc życiową tej gałązki naszemu gospodarstwu. Wieszało się kiedyś taką gałązkę zwaną tu w Wielkopolsce podłaźniczką, a w Żywieckim połaźnicą. Wieszało się ją czubkiem do dołu. Była wieszana albo prosto nad stołem wigilijnym, albo w innych magicznych miejscach, na przykład nad progiem, w miejscu wejścia do chałupy. Później już taki, powiedzmy, zwyczaj XIX wieku odwrócił tą gałązkę wierzchem do góry, ale ciągle była zwyczajowo zdobiona i pojawiały się też na niej pewne elementy, które były symbolami wzmacniającymi nasze życzenia wypowiadane. To znaczy, jeżeli życzymy sobie zdrowia, żeby się dożyło w przyszłym roku wszystko, więc symbole i zdrowia, i obfitości, i siły. Jabłka na przykład są symbolem właśnie zdrowia. Czosnek, który tutaj mamy, jest symbolem zdrowia. Cebulki, które są symbolem obfitości, ilości na zasadzie skojarzenia. Zresztą do dzisiaj pozostało powiedzenie, że ubieramy się na cebulkę, co oznacza automatycznie, że mamy dużo warstw na sobie. Są słodycze, które miały nam życie posłodzić w przyszłym roku, a w Żywieckim mamy zwyczaj wypiekania pierniczków przez piernikarzy żywieckich. Pierniki były zdobione lukrem i później też z lukru wyrabiano takie ozdoby choinkowe. I bardzo jeszcze ważne, specyficzne i to już związane bardziej z chrześcijańskimi świętami, z Bożym Narodzeniem, ozdoby wycinane z opłatków. Takie kule, które miały symbolizować kulę ziemską, czyli naszą ziemię, po prostu nasz świat, nad którym miał zapanować nowonarodzony Chrystus. Takie ozdoby nazywano po prostu światami. Wieszano je i na podłaźniczce, czy też na połaźnicy, mówiąc już po żywiecku,
albo wieszano je wprost pod sufitem. Tych ozdób było bardzo dużo, wisiały gęsto powieszone pod sufitem nad stołem wigilijnym. I w Wielkopolsce może nie było tego zwyczaju, ale w Żywieckim wieszano na Wigilię także ozdobę zwaną pająkiem. To jest ta ozdoba zrobiona tak niestety głównie ze słomy. Ze słomy, z papieru, z różnych ozdób bibułkowych. Słoma miała niejako grodzić od różnych nieszczęść, od wszystkiego złego. Symbolicznie no przede wszystkim miała zabezpieczać przed tymi nieprzyjaznymi duszami. Bo skoro jest to okres zimy, okres nocy przede wszystkim, bardzo długiej, to pojawiają się różne moce. I te przyjazne, i te nieprzyjazne. Więc przyjazne zapraszano do stołu i czekano na nie. Dlatego bardzo często miejsce pozostawione przy stole dla kogoś bliskiego, być może kogoś z naszych przodków, może dziadka, może rodziców. Ale oczywiście skoro w ten magiczny dzień różne moce się pojawiają pomiędzy nami, to przed tymi złymi miała chronić właśnie słoma. Bo dzisiaj mamy zwyczaj pozostawiania oczywiście talerza przy stole wigilijnym. Dzisiaj interpretacja się naturalnie zmienia. Dzisiaj wierzymy, że może ktoś samotny, może jakiś wędrowiec, żeby sam nie spożywał kolacji wigilijnej, będzie zaproszony do nas. Ale to taka pozostałość po powierzeniu naszych przodków, którzy oczekiwali na duszę zmarłych. Na stole były potrawy przyrządzone z produktów, też, które miały bardzo symboliczne znaczenie. Często były to rzeczy z produktów sypkich. Kasze na przykład, czy mak. Mak był kiedyś produktem takim związanym tylko i wyłącznie z Wigilią Bożego Narodzenia. Nie używało go się w pozostałych częściach roku. Ten stół już jest pusty, bo to jest stół powigilijny. Gospodarze wszystko zjedli. Poszli witać kolędników. Resztki, które pozostały, obierki od jabłuszek, łupinki od orzechów, a orzech przy okazji też jest na naszej podłaźniczce i jest symbolem siły. Resztki chleba, resztki opłatka, to wszystko w dzbanie był kompot z suszonych owoców, a po żywiecku kompot z picorek. Tak nazywano suche owoce, suszone owoce. Resztki, które zostawały na stole, nigdy nie były wyrzucane, tylko przez całe święta leżały na stole. Po świętach dopiero gospodyni zwijała je w obrót i resztki te były wyrzucane albo gdzieś w gospodarstwie, albo zatrzymywano je do wiosny i wiosną gospodarz, który szedł orać pole, zaorywał je pierwszą zaoraną skibę na polu, po to, żeby tą magiczną moc, siłę tych produktów przenieść na własne gospodarstwo. Jeszcze jeden bardzo ważny symbol to łańcuch żelazny, który oplatał nasz stół wigilijny. Podczas wigilii trzymało się nogi na tym łańcuchu, żeby moc żelaza, a żelazo było symbolem siły, przeszła na naszych domowników. Łańcuch z kolei dokładnie oplatał cały nasz stół i stół tutaj jest niejako symbolem naszego domostwa, a łańcuch symbolem łączności, jedności, a przy okazji pewną granicą grodził nasze domostwo symbolicznie, jakby też przed złymi mocami. Dziś już się żegnamy. Zapraszam w piątek. Do zobaczenia.